Dzień dobry Państwu. Tutaj występujemy z Michałem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja jestem właśnie filozofem nauki, ale dla uprawdopodobnienia wszystko, co tu powiem, zaprosiłam też właśnie kolegę fizyka, żeby zwiększył prawdopodobieństwo ewentualnej prawdziwości wypowiadania. Wszędzie to prawdopodobieństwo. Trafności, tak. To, co chcielibyśmy się zająć, to jest czymś jakby żyjeliśmy już jakiś czas temu, a teraz jakby chcemy podzielić się efektami naszych rozważań. Jest pewna teza należąca do takiej dziedziny jak właśnie teoria obliczeń, a dokładnie chodzi o tezę dotyczącą praktycznej obliczalności, czyli to, czy co i kiedy można uznać za praktycznie obliczalne. I to, czym byśmy się chcieli zająć, to jakby próba uwzględnienia w tej rozważaniach, które zapoczątkowały do przeciwdziałania Wąsa, zajęcie się jakby rozważaniem tego w ogóle kwestii mówienia o praktyczności obliczeń w kontekście obliczeń kwantowych. To oczywiście jako tak, żeby usunąć wstępu, tylko powiem, że właśnie teoria obliczeń, którą się tutaj zajmujemy, ma oczywiście swoje poddziedziny. To, czym co nas najbardziej będzie interesowało, to będzie teoria złożoności obliczeniowej, bo właśnie tutaj będziemy rozważać te kwestie praktyczności, ponieważ tutaj, jeżeli mówimy o samej teorii obliczalności, gdzie mówimy o problemach, które są rozstrzygalne bądź nierozstrzygalne, no to nas jakby jako osoby zainteresowane tym, co praktycznie jakby na praktycznej maszynie możemy rzeczywiście policzyć, no to tu raczej będziemy się zainteresowani tymi problemami rozstrzygalnymi, tak? I oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o kwestię teorii złożoności, to wiadomo, tutaj jest taki dosyć arbitralny, w pewnym momencie można powiedzieć, podział na problemy trudne oraz łatwe. I to, co będzie nas interesowało, to zwłaszcza problemy, które w klasycznym ujęciu były uznawane za trudne, natomiast po przejściu na tą perspektywę kwantową, która daje nam szansę przerzucenia problemu trudnego do, powiedzmy, kwantowo łatwego. Punktem wyjścia dla wszelkich chyba rozważań na temat obliczalności i obliczeń jest oczywiście teza Church-Turinga. Tutaj dajemy tutaj ten element jakby na start, żeby powiedzieć tak naprawdę, co nas, skąd właśnie wzięła się w ogóle idea tej praktycznej obliczalności, dlaczego to jest dla nas jako interesujące. Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o Church-Turinga, no to tutaj teza będzie udostępniała efektywną obliczalność, czy pewną intuicyjną obliczalność po prostu obliczalność w ogólnym sensie z obliczalnością przez pewną maszynę Turinga. I co nas tutaj interesuje, no to fakt, że sama teza mówi o po prostu przez pewną maszynę, tak? Maszynę mechanical process. I tutaj i oczywiście obliczalne jest to, co jest obliczalne przez pewną jakąś maszynę Turinga, natomiast co jeśli chcemy, żeby nasze pojęcie obliczalności miały fakty praktycznie, rzeczywiście do implementacji, no to nie będzie nas interesowała każda możliwa maszyna Turinga, tak? Tylko konkretne rodzaje. Bądź też znaczy maszyna Turinga, bądź inny model, który jest z maszyną Turinga równoważą, tak? I masz praktyczną obliczalność, to tutaj mamy, za tym stoją pewne zarówno teoretyczne, jak i pewne praktyczne i po prostu pragmatyczne idee. I tutaj będziemy przyjmować za wieloma osobami, powiedzmy tutaj, nie jesteśmy pionierami akurat, że problem będzie praktycznie obliczalny, jeśli na jakiejkolwiek tej rozsądnej wielkości jest wyróżniony, może tego nie widać jakby bardzo, aczkolwiek to jest właśnie sprawia, że teza praktycznej obliczalności również nie ma charakteru jakoś bardzo matematycznego, ponieważ pojawiają się takie pojęcia właśnie jak rozsądna wielkość, bądź tak jak w tezie Church-Turinga mówiliśmy o intuicyjnej obliczalności, efektywnej obliczalności. Tutaj, że jakakolwiek rozsądna wielkość, to będziemy po prostu rozumieć wielkość, która jest jakoś istotnie praktycznie relevantna, tak? Na rozsądnej wielkości instancji problemu, to oczywiście będzie zależało od problemu, to też jeszcze poruszymy. I jesteśmy w stanie rozwiązać tę instancję, wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć, że dany problem w ogólności jest praktycznie obliczalny. No i więc można się zastanowić, czy istnieje taki praktyczny analog tezy Church-Turinga, tak? Ponieważ teza Church-Turinga dała nam pewien formalny framework do rozważania w ogóle problemu obliczeń, by to maszyna Turinga. Tutaj natomiast możemy się zastanowić, czy te intuicje co do praktyczności tych obliczeń również mają jakiś formalny model. No i taki model zaproponował Jack Englund w tekście z 1965 roku, który utożsamił praktyczną obliczalność
znaczy, że problem albo funkcja niepraktycznie obliczalna, kiedy będzie leżeć w zasięgu klasy P. No oczywiście jest, tutaj najczęściej pojawia się w tym kontekście klasa P, wiadomo, tu mamy albo powiedzmy zasobów zarówno pamięciowych, jak i czasowych. Natomiast jeżeli tak współcześnie analizując mamy ten problem, raczej zasoby te pamięciowe są łatwiej do zaniedbania niż zasoby czasowe, dlatego tutaj zwykle w tym kontekście pojawia się po prostu klasa pytania, tutaj tego z premedytacją nie uwzględniłam. Tutaj oczywiście na moim pięknym grafie, znaczy tutaj graficznym przedstawieniu zależności pomiędzy klasami te, oczywiście dzisiaj nie wiemy tak naprawdę, jak wyglądają dokładnie zależności pomiędzy tymi poszczególnymi klasami. Tutaj na potrzeby naszych tutaj rozważań są w ten sposób przedstawione, natomiast oczywiście to jest tylko, jakby ten obrazek jest aktualny tylko pod warunkiem, że założymy roboczo na chwilę obecną, że P jest równe NP oraz NP zupełnie nie są synchronami. Tutaj mamy kilka przykładów właśnie, powiedzmy, korespondujących kolorystycznie, które problemy należą do której grupy, to wiadomo, że co jest tutaj najistotniejsze, to nas najbardziej interesuje ta klasa P, właśnie jest jako te praktycznie obliczane, jest do których raczej nie ma jakichś większych wątpliwości, to są właśnie jakieś typowe operacje arytmetyczne, bądź na przykład, no to oczywiście są tylko przykłady, problem maksymalnego skojarzenia w grafach. Natomiast problemy, które leżą w klasie NP, to na przykład właśnie algorytmy faktoryzacji oraz na przykład tutaj problem wielu ciał, który jest obecny w fizyce i który przyjęliśmy jako taki case study, powiedzmy, do naszego tutaj rozważenia. Jakie właśnie te intuicje, które stoją za w ogóle za rozważaniami na temat praktycznej obliczalności, można tutaj właśnie znowu wrócić do osoby Edmondsa, który właśnie wypowiedział się w swoim tekście właśnie, że tak naprawdę jeżeli rozważamy w ogóle jakiekolwiek obliczenia czy jakiekolwiek właśnie prace na maszynach w praktycznym sensie, to tak naprawdę ta różnica pomiędzy złożonością nawet wielomianową, a właśnie wykładniczą jest często dużo bardziej istotna właśnie z punktu widzenia niż różnica między skończonym na przykład obliczeniami nieskończonymi, ponieważ jeżeli mamy po prostu nieskończone obliczenie, to wiadomo, że nie jest problemem dla nas praktycznie obliczalnym. Tak? Jakie natomiast można napotkać tutaj, nasza teza Edmondsa może napotkać ogólne ograniczenia, które z jednej strony mają charakter w pewnym sensie teoretyczny, czy podważają trochę tę równoważność między praktyczną obliczalnością a kwestią właśnie tego należenia do klasy P. No to tutaj mamy takie, powiedzmy, przykłady z życia, tak, że tak naprawdę znamy również niepraktyczne algorytmy wielomianowe, w których po prostu ta stała przy wielomianie jest na tyle na przykład duża, że po prostu sprawia, że ten w ogólnym sensie obliczenia przestają być praktyczne. I tutaj właśnie nawet nie ratuje nas fakt sam, że jest to złożoność wielomianowa. Istnieją również algorytmy o znaczeniu praktycznym, które operują po prostu w czasie wykładniczym, bo jest na obecną chwilę nie mamy lepszych, a one wystarczy na powiedzmy tych rozsądnej wielkości instancji, jakoś nam tutaj działają, więc zgodzimy się na nie i dzisiaj możemy uznać je za w jakimś sensie praktyczne. Można ewentualnie się powiedzieć, czy w ogólnym sensie można uznać je za praktyczne, ale wiadomo, tutaj staramy się troszkę bardziej takie mieć pragmatyczne podejście. No i oczywiście najczęściej to, jeżeli określamy złożoność algorytmu, to zwykle jest tutaj jako ten jako taki, powiedzmy, punkt graniczny wyznaczony ten worst case scenario, czyli takie najgorsze wypadku, jaka jest złożoność. Natomiast tak naprawdę często te dane, które pojawiają się, są problematyczne w tym najgorszym przypadku, tak naprawdę rzadko pojawiają się przy rozwiązywaniu realnych problemów, na które napotykamy. Tak, tutaj właśnie jak na przykład niektóre problemy decyzyjne, które w ogólności wydają się trudne obliczeniowo, natomiast w poszczególnych przypadkach istotnych dla rozwiązywania konkretnych problemów, tutaj ten problem jakby nie będzie występował. O. I teraz myślę, że już ten obrazek i te wszystkie wzorki już inaugurują, a to jest super. Poprzedni slajd dotyczył właśnie ograniczeń pewnego sceptycyzmu w tej tezy. Ale ogólnie jak ja usłyszałem ogólnie o tym
Pomorza, to po pierwsze to sobie pomyślałem, jak gdyby z takiego bardzo praktycznego punktu widzenia fizycznego, że to właściwie jest bardzo, bardzo boleśnie się manifestuje w takiej codziennej pracy fizyka, który pracuje w fizyce bazy skondensowanej. Myślę, że tak wygląda typowy problem. Zakładamy jakiś model, powiedzmy to jest jakiegoś ciała stałego. W oczkach sieci mamy, w oczkach mamy jakieś atomy i zakładamy jakiś model oddziaływań pomiędzy nimi. Te oddziaływania są dane tutaj poprzez te stałe. I teraz tak, to są pewne operatory. One działają w skończonej wymiarowej, ale ogromnej przestrzeni. Bo proszę zobaczyć, to tak naprawdę taki operator, powiedzmy to jest operator spinu w kierunku X, on działa na pojedynczą cząstkę, ale tych cząstek jest powiedzmy liczba rzędu, liczba Avogadro, tak? Realnie systemu. Więc tak naprawdę tu mamy iloczyn, tak jak zgodnie z prawami mechaniki kwantowej, jak mamy system złożony, to musimy brać iloczyn tensorowy i ten wymiar tej przestrzeni rośnie nam wykładniczo. I teraz problem w mechanice kwantowej, jeżeli chcemy poznać własności układu, czyli żeby na przykład móc, powiedzmy, mówiąc kolokwialnie, na przykład poznać mechanizm na przykład dla przewodnictwa bądź powstawania takich egzotycznych fal jak ciecze spinowe, to chcemy mieć dostęp do tego, jak wygląda stan podstawowy układu i stan energetyczny. A żeby to zrobić, to musimy taką wielką macierz 2 do n na 2 do n zdiagonalizować. No i to jest praktycznie niewykonalne, w sensie zrobienie tego algorytmami diagonalizacji. Są pewne metody, które są intensywnie rozwijane. Dlaczego to jest niewykonalne? Dlatego właśnie, że ma złożoność wykładniczą. Bo dlaczego? I teraz są metody, które pozwalają jakoś obejść to, intensywnie rozwijane. Są bardzo trikowe pomysły, czyli na przykład stosowanie sieci tensorowych, które pozwala właśnie korzystając z tak zwanego prawa skalowania splątania, pozwala zredukować ten problem diagonalizacji macierzy 2 do n na 2 do n na problem, który już jest, który już skaluje się wielomianowo z rozmiarem układu, czyli z liczbą cząstek. No to teraz jeszcze właśnie już chciałem przejść teraz do tego, w jaki sposób możemy tę tezę o praktyczności obliczeń zastanowić się, jak ona, czy ona się przenosi, a jeżeli się przenosi, to w jaki sposób na dziedzinę obliczeń kwantowych. Jak teraz właśnie całym motywacją do rozwijania obliczeń kwantowych jest to, że znamy algorytmy, które pozwalają uzyskać tak zwany quantum speeda. Czyli przyspieszenie znanych algorytmów klasycznych po zastosowaniu algorytmu kwantowego. I tak na przykład wiemy, że bardzo istotny algorytm faktoryzacji, dla którego nie znamy szybkiego algorytmu klasycznego, to znaczy wielomianowego algorytmu klasycznego, być może on istnieje, w sensie nie wiadomo, ale znamy algorytm kwantowy, który już staruje się wielomianowo. Ponownie przeszukiwanie zbioru, czy takie zwykłe szukanie w takiej, można powiedzieć, przeszukiwanie książki telefonicznej, która nie jest ułożona alfabetycznie, no to wiadomo, że ono jak gdyby rośnie liniowo, prawda? Mamy algorytm kwantowy, który pozwala nam zredukować do czasu pierwiastek. Znaczy to jest trochę inny przykład, jak gdyby redukujemy wielomian do wielomianu, prawda? My to nie jest mniej jaskrawy, ale głównie wymieniany przykładem właśnie ten algorytm Shora, ze względu na to, że faktoryzacja jest istotna dla kryptografii, czyli dla systemu RSA. I teraz taką klasę algorytmów kwantowych, która jest podobna do klasy P, nazywamy, to jest klasa BQP, czyli Bounded Error Quantum Polynomial. I teraz tak, właściwie nie wiemy, czy tak naprawdę stosując te algorytmy kwantowe uzyskujemy coś więcej niż klasa P, prawda? To się nie wiemy, czy w ogóle jest jakiś zysk kwantowy. Nie mamy dowodu na to. To jest problem tego rodzaju, co czy P równa się NP. Ale w sensie patrzymy praktycznie tutaj, to znaczy się znamy algorytm kwantowy, który rozwiązuje trudny problem szybciej, prawda? Teraz parę słów, jak to ogólnie, w sensie intuicji, dlaczego w ogóle skąd się wziął ten pomysł, dlaczego oczekujemy tego przyspieszenia. Mianowicie,
jeżeli mamy obliczenia klasyczne, to operujemy na ciągach bitów, prawda? W komputerze ciągi bitów są reprezentowane jako jakieś napięcia, 0, 1. Wysokie napięcie, niskie. No i to są tylko punkty, prawda? A dla kubitu już mamy znacznie więcej stanów. Bo mianowicie to jest cała sfera. To nie jest tylko 0 lub 1, ale to może być kombinacja liniowa 0 i 1, prawda? Unormowana. No i teraz tak, jak przechodzimy do stanu n bitów, to stan n bitów to jest po prostu ułożone po kolei n bitów, na którym wykonujemy operacje logiczne. Ale dla układu kwantowego już mamy o wiele bardziej skomplikowaną sprawę, bo przestrzeń tych n-kubitowych ciągów już właśnie rośnie, tak jak ten przykład, który pokazałem wcześniej, on należy do przestrzeni, do iloczynu tensorowego, czyli do bardzo olbrzymiej przestrzeni, tak, której wymiar rośnie wykładniczo. No i tu parę przykładów. To są bardzo proste stany, jednokubitowe. Nie mamy tylko zera, ale mamy też właśnie takie kombinacje liniowe. Teraz już mamy stany dwukubitowe. No to mamy proste stany, to jest po prostu stan separowany, czyli zestawienie. On jest podobny do stanu 0,1 jak gdyby bitu, prawda? Tu nic nowego nie mamy. Ale już taki stan to jest właśnie stan sprzątany, bo on nie może być przedstawiony jako ciąg bitu. Taki stan, który pozornie wygląda jeszcze bardziej skomplikowanie, no przepraszam, tu jest błąd, to powinno być 1,0. Przecież są wszystkie możliwości. On jest wbrew pozorom prosty, bo może być przedstawiony jako taki widoczny, czyli jakby dwa kubity koło siebie. Tylko że nie takie proste, tylko już takie skomplikowane. No i teraz analogicznie do bramek logicznych, tak jak mamy w naszych urządzeniach cyfrowych, to kwantowo też chcemy mieć jakieś operacje, w sensie, które nie pozwalają nam zmieniać jedne kubity w inne. No i taką jedną z bardzo podstawowych jest cała bramka Armanda, która zachowuje się w ten sposób, że stan 0 przechodzi na taką kombinację liniową, stan 1 na taką. Czyli to jest po prostu macierz unitarna. Mamy też operacje dwukubitowe. To jest tak zwana bramka kontrolowanej negacji. Czyli to jest bramka, która bierze dwa kubity, jeżeli tu jest, powiedzmy, tu jest 0, czyli ta bramka, gdzie jest kontrola, jeżeli jest 0, to nie zmienia tego drugiego kubita. A jeżeli tu jest 1, to zmienia go na przeciwnika. I to też, to z kolei możemy reprezentować jako macierz 4 na 4. I teraz chciałbym pokazać już pewien, jak wygląda po prostu taki teoretycznie obwód kwantowy. Proszę zobaczyć, że tak naprawdę, jeżeli mamy bity klasyczne, to tu mielibyśmy jakieś operacje logiczne. Tutaj jakieś zaprzeczenie, tutaj jakiś AND lub OR, bramki lub nie, lub i. Ale i tutaj, a w tym przypadku mamy tak naprawdę te macierze. Proszę zobaczyć, tutaj naprawdę są te wejścia to są pojedyncze kubity. Tak? Zestawione koło siebie. Więc na początku to tak naprawdę mamy jakiś stan 0,1, 0,0,1 i tak dalej. Ale później to, co się dzieje, to się już sprawy komplikują, bo tu działają te macierze, które już mieszają to wszystko ze sobą. Tak naprawdę w środku już mamy stan bardzo wysoko splątany. I tak naprawdę odczytujemy wynik na końcu. Tak? I tak naprawdę to ten obwód jest bardzo ważny, bo to jest kwantowa transformacja Fouriera, która jest w sercu w ogóle wszystkich znanych algorytmów, większości znanych algorytmów. I co jest istotne, że jak się przyjrzeć i policzyć, ile jest tutaj bramek, to wiecie, że one się skalują jak n kwadrat. To znaczy, że skalują się wielomianowo z rozmiarem układu, tak? bo mamy kubitów n. Więc tak naprawdę i to świadczy o tym, że złożoność tego jest wielomianowa z liczbą kubitów. I to jest coś innego niż jest klasycznie, prawda? Więc że tak naprawdę
proszę zobaczyć, że gdyby chcieć klasycznie symulować taki układ, to musimy operować na przestrzeni o wymiarze 2 do n. Mnożyć macierzy. Tak, a tu widzimy, że tak naprawdę możemy zredukować to do przestrzeni o wymiarze. No i teraz, jakie są te kwantowe ograniczenia? Znaczy, no, zawsze problem jest z praktyką. Jeżeli chodzi o eksperymentalne realizacje, no to sytuacja posuwa się bardzo powoli. Czyli ostatnio z tego, co wiem, jest ogłoszono, że IBM skonstruował 50-qubitowy komputer. Czyli 50 qubitów to jest stosunkowo mało. Z kolei na tej stronie, to jest taka ciekawostka, to każdy może sobie zaprogramować kwantowy komputer. W sensie on jest dużo mniejszy, on ma 16 qubitów. Ale tam korzystając z języka Python, można zaprogramować sobie układ bramek i wszystko to działa. Tak? W sensie, o ile wierzymy IBM-owi, że to rzeczywiście jest kwantowy komputer. Tak, przecież 16 qubitów jeszcze można symulować, ale powiedzmy, wierzymy w te zdjęcia, które oni tam zamieszkają. No i na czym polega problem, że jest problem z utrzymaniem wielu takich qubitów, w sensie z operowaniem na nim, ponieważ coś chodzi o to, żeby konstruować takie obwody, to my musimy mieć układ izolowany. Bo tak naprawdę taki obwód zawsze jest reprezentowany jakąś macierzą unitarną, jakąś ewolucją unitarną. A taka ewolucja jest, w sensie, jeżeli mamy układ otwarty, który oddziałuje z otoczeniem, to ewolucja zazwyczaj nie jest unitarna. Znaczy to się nazywa dekoherencja. I teraz jak ludzie myślą, jak sobie z tym radzić? No można wymyślić jakieś protokoły korekcji błędów. Bardziej egzotyczną koncepcją są topologiczne obliczenia kwantowe. W sensie to się nie będę zagłębiała, ale te topologiczne obliczenia kwantowe to w ogóle są wolne od jakichkolwiek błędów, bo operuje się w pewnej chronionej przestrzeni. Ale jeżeli chodzi o kwantową korekcję błędów, która obecnie jest już bardziej też dużo wysiłków to jest składane, O to chodzi. Chodzi o to, że żeby poprawić jakiś stan wielu qubitów, no to musimy użyć dodatkowych qubitów. Tak? Musimy użyć kodów, które są złożone z większej ilości qubitów. No ale teraz co? No jak dodajemy, jak chcemy robić projekcję, będą musimy dodać qubity, to wtedy mamy większy układ, więc jest trudniej nam go utrzymać, więc on się znowu psuje. Prawda? Więc to jest jak gdyby takie trochę zamknięte koło. Więc żeby tu podsumować, no to jeżeli chodzi o te obliczenia kwantowe, to na razie na ten stan wiedzy myślę, że ciężko jest mówić tutaj o właśnie praktyczności, bo w ogóle nie mamy jeszcze skalowania, prawda? Mamy to dostępny komputer 50-qubitowy, więc ciężko nam mówić tu jeszcze o skalowaniu. Ale jeżeli chodzi o przyszłość, no to ja myślę, że tu trzeba rozpatrywać już też inne czynniki, zależne od konkretnej konstrukcji tego komputera i utrzymania go, prawda? Czy w ogóle to będzie opłacalne, żeby używać tych kwantowych komputerów. Na razie jeszcze ciężko to powiedzieć, ale myślę, że to przeniesienie tej tezy Edmondsa jest dość problematyczne w tym względzie. Takie proste, w sensie tak po prostu, że... No i wciąż tu jest jeszcze uwaga, że wciąż mamy wiele problemów, które w ogóle nawet wiemy, że nawet nie istnieje efektywny algorytm kwantowy, który by rozmawiał. Jeśli na przykład dla wszystkich problemów NP zupełnie nie znamy algorytmu kwantowego. Więc tak naprawdę jak gdyby idea brzmi bardzo, bardzo dobrze, ale tak naprawdę tak, przecież moim zdaniem to nie jest jeszcze jakiś taki przełom. To są głównie takie podstawowe, to są artykuły po prostu oryginalne, gdzie te pierwsze algorytmy były wymyślane.